Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj moi drodzy nowy, piękny dzień w Recycling Center Simulator. Czyli sprawdzimy, ile hajsu uda mi się zarobić na sortowaniu śmieci w mojej fabryce. Oczywiście w sortowni śmieci, nie w fabryce, tylko sortowni oczywiście. I słuchajcie moi drodzy, od razu na wstępie tylko bardzo ważna informacja. Postanowiłem pograć poza odcinkiem, żeby troszeczkę pójść do przodu, żebyście nie widzieli po prostu wszystkiego, bo po co macie oglądać, jak zbieram śmieci i krok po kroku wszystko robię. Kiedy mogę zebrać to poza odcinkiem i wbić na przykład właśnie prawie 8 poziom i rozwinąć tutaj troszeczkę tą fabrykę. Zaraz wam pokażę jeszcze co zrobiłem i za chwilę zrobimy to samo właśnie z plastikiem. Czyli moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc tak, mamy maszynę oczywiście do metalu, do kruszenia drewna, szkła, no i rozdrabniania również plastiku i papieru. Ale poza odcinkiem jeszcze dokupiłem, słuchajcie, maszynę do prasowania, więc bezpośrednio stąd leci od razu do drugiej maszyny. I tutaj robi się już gotowy papier, czyli właśnie coś takiego. I to jest naprawdę sporo hajsu w tym momencie, bo już wtedy nie zarabiam po kilkaset, tylko już w tysiącach. Więc dlatego jak widzicie mam 3377 dolarów. Taka sytuacja. Szybka przerwa na pozdrowienia dla widzów. Także serdeczne pozdro dla ciebie, polski pikarz 7885, Król Budo oraz Marcelox 71. A jeżeli również jesteś pozdrowiony, to koniecznie zerknij do opisu. Tam znajdziesz wszystkie informacje. Wracamy do odcinka. No i cóż, za chwilę dokupimy sobie jeszcze tutaj specjalnie właśnie do rozdrabniania plastiku jeszcze drugą część, żeby zrobić z tego jakiś produkt, albo właściwie półprodukt. Mam też pracownika dodatkowego, Timothy, także tutaj akurat kupiłem sobie pracownika, musiałem kupić jeszcze właściwie przy zakupie pracownika, zatrudnieniu pracownika. Musiałem jeszcze kupić oczywiście furgonetkę, automatycznie możliwość była taka, więc to było właściwie jedno kliknięcie. Słuchajcie, ogólnie ta ciężarówka kosztowała mi 800 dolarów, więc no tak trochę z jednej strony tanio, no nie wiem, jakoś kurczę tanio strasznie. Dobra, słuchajcie, ja już go wyślę w takim razie do jakiejś roboty na zbieranie złomu, więc potrzebujemy więcej plastiku, będziemy mieli teraz plastik jeszcze. Wyślijmy go może gdzieś tutaj właśnie, targuj się Samuel Davis 160, dam ci stówę i dawaj mi to, lecimy, wysyłam ci pracownika. Jak to, no dobra, 120. I zaraz wam pokażę, co jeszcze odblokowałem, ogólnie rzecz biorąc, w międzyczasie, zgoda, super. Akceptuję. I już w takim razie wysyłam tam pracownika, żeby już to zbierał, ponieważ ten pracownik strasznie powoli działa. Bardzo powoli zbiera. Ale zaraz wam jeszcze pokażę jeden taki protip do zbierania. O nie, od... no bez jaj, tu jest 60, on może 62 kilo. Okej, to muszę inną ofertę wziąć, ja sobie tam sam pojadę. Właśnie przy zatrudnianiu pracownika trzeba zwrócić na to uwagę. Ale to zaraz wam pokażę, najważniejsze, żeby jak najszybciej go wysłać. 60 kilo to tutaj niech poleci. Ja całkowicie zapomniałem o tym. No dobra, no to dajmy 120 i lecimy. Szkoda czasu. No i super, akceptuję. Dobra, lecimy teraz do pracownika. Szkoda, że nie mogę do niego krzyknąć po prostu. Timothy, idź tam zbieraj. Dobra, do zbierania, może 62 kilo. Tu jest 60 kilo, lecisz. Okej, okay. No i sobie pojedzie. Na razie mogę jednego pracownika mieć i kurczę, no ogólnie on sobie pojedzie, będzie zbierał. Ale zbiera po prostu przez cały dzień zbiera tylko jedno miejsce. Więc to jest po prostu żenujące. Ja w ciągu jednego nie jestem w stanie zebrać nieskończoną ilość. No dobra. Słuchajcie moi drodzy, w takim razie teraz tak, jeszcze najważniejsza rzecz. Wejdźmy sobie na sklep. Tutaj w ulepszeniach, dalej nie zrobiłem, nie kupiłem większej torby na śmieci, bo moim zdaniem to jest wyrzucony hajs. 750 dolców za to, żeby większa torba była. Mogę w kilku mniejszych, co za różnica. Ale umiejętności negocjacyjne zwiększyłem. To kosztowało mnie chyba 800 dolarów. I powiem szczerze, nie wiem, czy czasami nie żałuję. No, niestety. No i teraz tak, sprzęt, łom oczywiście już mamy. Używanie łomu jest mega trudne. To później sobie zobaczymy pewnie jeszcze ten. Więc czekajcie, papier właśnie, czekajcie, co my tu mamy. To już mamy pierwszy poziom. Mamy wszystko. Pierwszy poziom, maszyna do prasowania kosztowała mi 2200 dolarów. Mam teraz 3137 jeszcze. I słuchajcie, weźmiemy sobie teraz już plastik. Poziom to jest poziom drugi. Maszyna do wytapiania plastiku. Okej. Up. Świetnie. To mamy. Mamy również, czekajcie, w personelu właśnie zbieracz śmieci.
I właśnie kwestia jest taka, że są tutaj ci zbieracze, na przykład tutaj ma chyba 46 kilo. Weźcie z opis zawsze tego, o ile jeszcze właśnie w przypadku na przykład pracownika, który sortuje, no to biorę najtańszego. Ale zbieracz śmieci, biorę tego, który dźwignie najwięcej, bo niestety, ale większość teraz właśnie miejscówek ma naprawdę dużą ilość śmieci do zebrania. Więc no nie jest to zbyt proste. Dobra, mamy tam jakieś trochę plastiku, ale to czekajcie, to już taka niewielka ilość mi została, bo musiałem dużo wyprzedać. Odwrócimy sobie, tu ma lecieć w tą stronę. I oczywiście umieszczamy zaraz za tym, żeby nam się to jakoś ładnie od razu podawało. O, super. I tutaj mamy tutaj tom, proszę bardzo. Maszynka tu już jest, tutaj mamy trochę plastiku, to od razu go przerobimy sobie, zobaczymy jak nam to wyjdzie. W takim bądź razie. Ja i zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że nie trzeba wjeżdżać wózkiem. Znaczy w sensie tym widlakiem, nie? To jest super sprawa, zobaczcie, kurczę, jest od razu ja tak na szybko to robiłem. Cyk i od razu mi się wsuwa. Więc nie musicie celować. Ja wcześniej celowałem, ale to okazuje się, że to nie miało kompletnie sensu. O, dobra. Póki co, jako że tutaj nie wrzucamy tutaj, bo to już gotowe jest, będziemy wrzucali teraz tutaj. Dobra. Od razu paletkę wyrzucimy sobie tutaj z powrotem. I teraz zobaczmy, co my tu mamy. Ile tego tu mamy? 8 kilo. No dobra. Oczywiście ja dam 100. Bo dzięki temu, tak zauważyłem, że nie trzeba wpisywać konkretnej kwoty. Możecie wbić sobie 100 albo nawet te 200. I po prostu jak będzie, że tak powiem, co robić, to wtedy będzie nam się modyfikowało. Znaczy w sensie będzie przerzucało, nie? Automatycznie. Okej. Jednak paletka się przyda. I mam teraz, czekajcie, co my tu mamy? Mamy 4 sztuki granulatu plastikowego. Granulat plastikowy, spoko. Ciekawe, czy od boku też można, tego akurat nie sprawdzałem. Można, słuchajcie, no to jest pikuj, słuchajcie, w tym momencie, bo to naprawdę mega szybko można tutaj działać. Akurat 4 sztuki granulatu plastikowego wątpię, że będą potrzebne do sprzedaży. Raczej to są sztuki zwykle po kilkanaście, kilkadziesiąt. Dobra, zerknijmy jeszcze od razu tutaj jeszcze pozostałe oferty złomu. Została ostatnia. Targujmy się w takim bądź razie. Chciałem te odpady za 100, dajmy 80. I lecimy z tym. Jakie 104, typie? Dobra, 90. Może być? Zgoda, super. Akceptuję i w takim razie jadę do tych dwóch miejscówek. Mam nadzieję, że tam będzie coś ciekawego. Ogólnie ten pracownik później wam pokażę, bo pewnie jak dojedziemy, to on już tutaj... Pewnie jeszcze nawet nie dojedzie. My ogarniemy pewnie dwie miejscówki, a on jeszcze w ogóle nawet nie dojedzie do tego. Tej jednej nie zbierze. Więc... no. Taki powolniaczek troszeczkę. Obcęgi to wiadomo, że nie mogę. Już sprawdzałem kiedyś. Dobra. Także tak myślałem właśnie, żeby faktycznie poza odcinkami sobie troszeczkę pograć. Jak będziecie chcieli więcej, dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków oczywiście. To będę oczywiście robił taki progresik, nie? Czyli oczywiście gdzieś poza odcinkiem sobie porobimy, takie podsumowanie, co zrobiłem. Żeby nie było sytuacji, że po prostu wiecie, przez odcinka na odcinek niewiele się zmienia, no nie? Że to strasznie długo trwa już później. A tak to ładnie tutaj... O, już mamy pełną torbę. A tak to ładnie tutaj szybciutko, widzicie, możemy działać. Dobra. To na razie zostawimy, bo to będę musiał rzucić. Cyk. Cyk. W ogóle nie wiem, czy właśnie, chyba nie mówiłem. Jak grałem przez ten czas jakiś tam właśnie poza odcinkiem, to muszę wam powiedzieć, że od tego szybkiego ruszania kamerą przez bite chyba 3 godziny jakoś chyba grałem, tak mi się wydaje. Dużo mi to zajęło, żeby tak naprawdę dojść do tego poziomu teraz. To powiem szczerze, że włączyłem się choroba lokomocyjna. Normalnie zrobiło mi się niedobrze, nie? Od tego machania kamerą takiego szybkiego. Dlatego teraz staram się robić to troszeczkę wolniej. Bo tam jak to robiłem, to była masakra po prostu. Wiecie, to było takie machanie tą kamerą tak szybko, celowanie. Także teraz naprawdę ostrożnie staram się tutaj robić to troszeczkę wolniej. Raz, żeby mi się nie włączyła choroba lokomocyjna. A dwa, żeby wam się nie włączyła przypadkiem. Chociaż na mniejszym ekranie to pewnie inaczej. Chyba, że ktoś ogląda na telewizorze, no to już inna sprawa. Okej. Okay. O, już nie wrzucił. Dobra, i tu chyba nie mamy nic więcej, tyle co widzę.
Jakiś biedna miejscówka, muszę wam powiedzieć, strasznie. Tu są jakieś drzwi. O, tu jeszcze coś mamy. Okej, okay, no ale to w sumie... Aha, tu jeszcze coś leży. Ale to jest naprawdę jakaś bida. Strasznie bidnie. Dawaj, wrzułeś mi to tutaj i lecimy do drugiej miejscówy. O, proszę bardzo, nowy obszar odblokowałem jakiś. Dwa nowe obszary i analiza rynku. Dobra, będziemy musieli zerknąć, co to jest. Ale na razie polecimy sobie oczywiście jeszcze do tej drugiej miejscówki, żeby to zebrać, skoro już tutaj mamy. Więc to zbierzemy oczywiście. Dobra. Może tutaj będą jakieś bogatsze rzeczy. A może będzie też tak, że będę mógł tutaj ogarnąć sobie właśnie jakieś otwieranie skrzyni. I te otwieranie skrzyni, muszę wam powiedzieć, że to jest tragedia dla mnie, bo to mega szybko działa. Nie wiem, była jakaś aktualizacja, może już jest lepiej, ale to jest tak szybkie po prostu, że ja czasami po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć. Więc czasami po prostu tą skrzynię zostawiam. Już mówię, nie, no to już nie będę te 10 godzin spędzał, żeby to tworzyć. Mamy tu skrzynię? Tu coś jest? Aha. Poważnie taka mała miejscuwa? Serio? No nieźle, no to było 48 kilo rzekomo. Ale nie spodziewam się, że aż tak malutka miejscóweczka. W sumie to dobrze, bo tam odblokowały się nowe miejscówki, więc mam nadzieję, że w tej nowej miejscówce, no patelnie to dałbyś do tego, do wora przecież. Więc mam nadzieję, że te miejscówki tam będą, ale podejrzewam, że będę musiał przespać noc, żeby ta miejscówka mi się tam odblokowała. No i totalnie bez skrzyni. Ale lipa. No lipa jak nie wiem. No dobra, w sumie zamiast skrzyni wolę zamek do otwarcia. Dobra, elegancko. No i co, wracamy do fabryki w takim razie. Zobaczymy, czy nasz pracownik już tam jest. Nasz pracownik, no jeszcze go nie ma. Ja zdążyłem dwie miejscówki opędzlować, a jego jeszcze nie ma. Dajesz ją, weź to zbieraj tutaj. A ja idę zobaczyć, czy może w ofertach się pojawiło coś nowego. Ale podejrzewam, że no pewnie, że nie. No bo po co? Więc będę musiał pójść spać, żeby w ogóle móc odblokować sobie kolejne nowe miejscówki i je sprawdzić jeszcze dzisiaj najlepiej. Czekaj, ja ci tu wejdę i ci pomogę, bo ty jesteś normalnie jakaś... Ale bioda, że ja nie wiem, naprawdę, kogo ja tu zatrudniam. Ja wiem, że nie płacę ci dużo. Ja to może od tego mi się zrobiła choroba lokomocyjna, jak tak machałem. Bo naprawdę musiałem przemachać mnóstwo śmieci, żeby zarobić tyle hajsu, żeby zarobić na te maszyny, żeby... Właśnie, no, taka sytuacja. Dobra, patelenka. Kartonik. Tu. I tu. Kurczę, i dalej typa nie ma. Ja bym chciał za chwilę tutaj, dawaj, tuż sortuj mi w takim razie. Sortuj odpady. On przychodzi praktycznie na koniec dnia, no nie? Pod koniec dnia on nagle podjeżdża, on ma płacone chyba za godzinę po prostu. Tak mi się wydaje i dlatego on tak po prostu awczy, nie? Jedzie gdzieś na miejscówkę i idzie spać po prostu. Gałgan jeden. Pracuj tam, widzę, że pracujesz. Obserwuję cię. Rób to, szybciej, szybciej. No. 60 kilo plastiku, dobra, super. No to plastik nam zależał na plastiku, więc wziąłem tą miejscówkę z plastikiem. I zaraz sobie zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czyli tak, wrzucamy. To nam się będzie przetwarzać, tam w ogóle jaki ogień bucha. O, widzicie? I od razu leci. Bo ustawiłem też więcej kilo. Automatycznie wlatuje tu, tu też więcej kilo też jest wrzucone. Więc automatycznie się przetwarza. Więc w tym momencie już się nie muszę bawić w klikanie. Raz na jakiś czas po prostu jak się skończy te 100 kilo, no to wtedy po prostu draję kolejną... kolejną akcję po prostu. Dobra. Ty, bo 16 jest, gdzie ten typiarz? Co za gościu. Ja nie mogę normalnie, co za pracownik. Przydałby się jeszcze drugi i trzeci i tak dalej najlepiej. No ale cóż, na razie nie stać mnie. Mógłbym wziąć kredyt teoretycznie tam w banku, no ale kurczę, ja tak nie lubię, nie? To jest takie ryzykowne. Zawsze. Dobra, czekajcie, weźmy teraz tak. O, przyjechał, super. Ja mu pomogę, bo on, zobaczycie, jak powoli działa, zobaczcie. Idzie, otwiera drzwi. I on bierze jeden wór. Sorry. Także on z jednym workiem pójdzie.
A ja w międzyczasie rozładuję mu cały samochód. Czujecie temat? Patrzcie na to normalnie. Zamknij drzwi, typie. Jerona, normalnie. Jeden worek wziął, czuję. I on tak później zbiera, czujecie temat? Szkoda, że nie mogę zobaczyć, jak on zbiera te śmieci. To byłoby żenujące, bym ci po prostu popatrzył w twarz i powiedział: jesteś żenujący. No. Dobra, chodźmy do sortowacza. Do Rosza. Sortuj, ziomuś, sortuj. Wiem, że ty to robisz szybciej. Robisz to znacznie szybciej, ale jak sortujesz w międzyczasie, to ja tymczasem wezmę paletkę i ogarniemy tutaj temacik właśnie... O, czekajcie, tutaj papier. Jeden? Kurczę. Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Tutaj ustawimy sobie paletki i ogólnie będziemy zbierali Aha, no właśnie. Straszna bida tu wyszła. Muszę wam powiedzieć. No i jedną rolkę to ja sobie już po prostu tu przerzucę. To sobie zabiorę po prostu. Ciekawy jestem, czy on będzie miał odpowiednią ilość, żeby, wiecie, jakiś kontrakt zrobić. O. Dobra. I teraz czekajcie, do tego metalu strasznie dużo leci zawsze. Nie wiem dlaczego, ale strasznie dużo metalu mamy. Dobra, wrzucamy dalej w takim bądź razie. Zrzućmy to, co przywiózł nam ten ziomeczek. I lecimy. Bo trzeba będzie to sprzedać po prostu. Zobaczymy, jak nam dniówka pójdzie. Ogólnie dzisiaj wydaliśmy 2300 dolców na samą maszynę do pracowania. Więc, no, powiem szczerze, że kurczę, raczej na minusie pójdziemy. Wątpię, że udało nam się pójść na plus. Dobra. I tu jeszcze jeden. Dawaj, ziomek, dawaj, chodź. Cyk, proszę bardzo. Wrzucamy jeszcze drewutko. I teraz tak, tutaj nam jeszcze wylatuje też szkiełko. A tutaj plastiku było tak mało, że nawet... Serio? Nawet jednej rolki nie wyjdzie jedna rolka? Ale czadzior. No dobra, trudno się mówi. Okej, i teraz tak, tu jeszcze weźmiemy sobie to. Ale papieru mamy dość sporo, widzę, więc myślę, że na papierze troszkę sobie, że tak powiem, będziemy mogli ogarnąć. I ten metal będzie trzeba sprzedać ewidentnie. Tu już paletkę od razu podstawię, bo ewidentnie tutaj będzie tego papieru dość sporo. Już nie ma papieru? Dobra, tu jeszcze jakaś rolka wychodzi, ostatnia chyba. Albo i nie. Jeszcze? No to dobra. Okej. To czekajcie, to sobie tutaj machniemy. Oczywiście tak byle jak postawię, bo za chwilę to będę sprzedawał, więc to nie ma sensu, żeby nam gdzieś tutaj... O. Jakoś tutaj. Tylko to wezmę też, przestawię. Tak żeby, wiecie, bo tu się będę rozbijał za chwilę o to. No, wyjeżdżaj. Akurat wyjechanie tu jest problematyczne, bo tu trzeba akurat się zmieścić. Ale faktycznie zauważyłem, że... O. Nie trzeba się kombinować, słuchajcie, z tym podjeżdżaniem. Ja tak chciałem ładnie, elegancko. A się okazało, że można to na szybko robić i w sumie jest lepiej, bo jak się spieszyłem z tym wszystkim, no to jednak wiecie, potrzebowałem szybko ogarnąć, nie? Szybciutko. Dobra, bierzemy to. Bierzemy, zwozimy oczywiście. Mniej więcej tak kilka godzin spędziłem, żeby dojść do tego poziomu właśnie z tymi tutaj właśnie, chyba tak z 2-3 godziny by mi zeszło właśnie. Żeby to wszystko tak szybciutko, ładnie ogarnąć i dodatkowe, zarobić na dodatkowe maszyny. Także dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków i myślę, że faktycznie tu nie ma co po prostu robić, że na odcinku wszystko. No bo to nie musicie wiedzieć, zbieram każdy śmieć po prostu totalnie. Ale progres to tak, to wiadomo, to staram się zostawić właśnie na... Dlatego zakupiłem tylko jedną maszynkę i jednego pracownika tam. O. Dobra, to zrzucamy tu. Chyba wszystko, no nie? To już był metal, to było ostatnie. Dobra. Idziemy w takim bądź razie już teraz zobaczyć te kontrakty. Za chwilę będzie godzina 18, 19, szybko poszło. Dobra, kontrakty. Zobaczmy, co my tu mamy. A czego nie mamy. Metal. Aha.
No to metal mogę sprzedać faktycznie, tutaj targujmy się. Warto, że tak powiem, no teoretycznie mógłbym trzymać i później sobie zrobić coś lepszego z tego. 600, dawaj. Zadowoleni? No dobra, no to 600, bierzecie, od razu wam dorzucam. Dostawa, proszę bardzo, 600 zarobione. Szkło. Szkła akurat mogę sprzedać tylko wyłącznie właśnie w workach szklany pył. Ale to brzmi. Daj 600. Zgłośmy się na 600. No i super. Akceptuję. Dostawa. Dobra, drewutko. Czyli mamy trociny. W ilości mam 65, to tutaj tę większą wezmę. Targuj się. Dawaj tej 600. 600. Zgłódź się. No, co za skąpiradła normalnie. No dobra, 560, no. No i super, dobra. 560, dostawa. Dalej mamy plastik. I teraz tak, mamy plastik przerobiony jeszcze na te plastikowe cosia. Tyle, że tutaj nie ma na razie oferty. I podejrzewam, że ta oferta... Kurczę, żeby się nie okazało, że ta oferta będzie dopiero tutaj. Ten granulat. Bo tu na razie tego nie ma. Więc może będę... Z tym granulatem się wstrzymam na razie. Papieru też, czekajcie, mamy 27, a potrzebnych jest 30. Minimum. No to poczekajcie, idziemy spać w takim bądź razie. Mam już 2,5 tysiąca. O kurczę. Dobra, słuchajcie, no to dzisiaj prawdopodobnie jeszcze ogarniemy sobie kolejną maszynę. Tylko muszę zobaczyć, co mi zostało w takim razie. Następny dzień. I w pierwszej kolejności to ja oczywiście biorę ziomka, żeby poszedł mi zbierać śmieci, nie? Więc oczywiście lecimy na dół. Zobaczmy oferty złomu. I teraz tak, tutaj jest jakaś nowa miejscóweczka. Także ja bym sobie tutaj poszedł, tu jest 45 kilo, to tak w miarę fajnie do zebrania będzie. Ale zobaczmy gdzieś, gdzie jest więcej. 99% metalu. No niezbyt akurat to jest mi potrzebne. Tu jest 39, 46, 45. Co tak mało kilo? Dobra, weźmy tutaj, pójdźmy. Niech gościu pójdzie zbierać metal. Targuj się. Dam ci 110. Jest? 123. 120. I stoi. Tak? Zgoda, super. Akceptuj. Dobra, idę wysłać pracownika od razu. Bo ja w międzyczasie będę się bawił tutaj właśnie... Aha, nie będę się bawił, bo widzę, że mi zabraknie dosłownie tylko troszku. Dobra, Timothy, do zbierania. Idź. Wybieram cię. Chciałem właśnie zobaczyć, jak wsiada. On się teleportuje, człowiek, normalnie. Człowiek teleportator. Dobra, czekajcie, mamy granulat, więc może się okaże, że będę mógł sprzedać granulat w kontrakcie jakimś. Zobaczmy sobie, czy są jakieś nowe kontrakty. Plastik. Jest. Aha, 36 potrzebuję. 36 potrzebuję, mam 11 na magazynie. No to tak trochę słabo. No cóż, moi drodzy, to będzie dość problematyczne jednak. Okej. No nic, ogólnie kolejna maszyna kosztuje chyba 2200. Aha. 2200. Czy ja mogę na minusie pójść? To jest dobre pytanie. I czego mam więcej, szkła czy... Czekajcie, szkło czy trociny? Czy mam jakiś zapas szkła albo trocin? A, kija, nic nie mam. Tutaj, aha, czekajcie, co to? Ojejku, mamy szkło i trochę trocin, jeden więcej, dobra, nieważne. A kolejne, co tu jest? Szkło. No to weźmy szkło w takim bądź razie, okej. Jeżeli mnie stać, oczywiście. Aha, 2600 szkło. No to nie, no to muszę trociny wziąć, nie? Dobra, no to trocinki weźmiemy sobie. O, dobra, 75 dolców mi zostało, więc to tak totalnie na inwestycja full. Wszystko inwestujemy, moi drodzy, jak leci. Dobra, teraz czekajcie, tak, tu cyk. Ustawimy sobie maszynę jak najbliżej, żeby mi tutaj łapało. Tutaj chyba miałem nieustawione do końca. No, tutaj czekajcie, to musimy poprawić. Bo tutaj ogólnie, jak pamiętam, nie łapie mi się od razu. Więc musimy tak dać naprawdę jak najbliżej. Czekaj, czekaj trochę, no tu... O, dobra. Super. I teraz tak, czekajcie, weźmy sobie od razu tak, bo wziąłem trociny. Więc możemy te trociny już tam wrzucić.
I z tych trocin zaraz zobaczymy, co nam wyskoczy. Dobra. Podjedziemy sobie paleciaczkiem. I nie wiem, czy za 75 w ogóle znajdę jakąś miejscówkę. Czy będzie mnie stać na to, żeby kupić. Czy nie będę musiał wziąć kredytu. Albo poczekać na tego ziomka, aż przyjedzie, żeby coś sprzedać. Albo po prostu coś sprzedać faktycznie. Zobaczymy. Dobra. No to robimy myk. I teraz tak, tu od razu ustawimy sobie te 100 kilo. Proszę bardzo. I wrzucamy. Dobra. Tu od razu sobie podstawimy. I co nam tutaj wychodzi? Płyta pilśniowa. Aaa, no dobra, dobra, spoko. Ale dużo tych płyt wyszło, naprawdę. Będę bogaty. O rany. O. Wiecie co, zostawmy na razie te płyty tutaj, bo to totalnie nie ma sensu. Idę zobaczyć, czy ja mogę w ogóle coś gdzieś tutaj jeszcze ogarnąć. Jakieś miejsce. Oferty złomu. 112,97. O, tu jest plastik, czekajcie. Więc ja bym chciał tutaj teoretycznie. 75. Dobra, targuj się. 60? 90? Nie, 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 nie mam tyle. 65. Mogę ci dać maksymalnie 75. 70. Zjedź mi to 75. 75. Super. Dobra. Elegancko. I słuchajcie, ogólnie tu mamy 45 kilo, z czego większość to jest drewno, więc akceptujemy. Mam 0 totalne. Jedziemy w takim razie na tą nową miejscówkę. Zobaczymy, co tam będziemy mogli zebrać. O! Dzień dobry! Dobra. Idziemy w takim razie. O! I to jest zupełnie inna miejscóweczka. Takiej jeszcze nie mieliśmy. O! Hop, hop. Samo drewno praktycznie. Wszystko z drewna. Drewniaki normalnie. Co? Już pełny? Okej. Tu jest jakiś kanister. Pewnie też z drewna. Wiadomo. Jak wszystko drewniane, no to i kanister z drewna, znając życie. Dobra, tutaj jeszcze mam... Aha, tu już pełny. Nie, fajna miejscóweczka, muszę wam powiedzieć. Tylko ktoś tutaj chyba zrobił babola. Totalnie. No dobra. Czekajcie, tu jeszcze musimy pozbierać oczywiście. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zamknie w kontenerze. Byłoby nieprzyjemnie. Tutaj trzeba zerkać, bo tutaj ogólnie wiecie, tu jeszcze nie byliśmy, więc dosłownie wszędzie gdzieś może coś leżeć. Nawet na palecie gdzieś coś, chociaż te palety też bym sobie zabrał. Są drewniane, więc czemu by nie? O. Znając życie oczywiście można będzie tam wskoczyć na górę. No i oczywiście nie trafia mnie. Dawaj, do góry, tu. Okej. I teraz tak, tu sobie wskoczymy na górę. I coś tutaj... No nic tu nie ma, poważnie! A w ogóle właśnie, przy tych... jak to się nazywa? Przy skrzyniach, gdzieś otwiera to łomem i jest mega ciężko. Zdarzyło mi się znaleźć, słuchajcie, sztabkę złota. No a sztabka złota była tam warta chyba 200. Więc dup ci nie urwało, ale... Szczególnie, że to było mega ciężkie do, że tak powiem, właśnie otworzenia, więc... nie wiem, czy to było takie super. Dobra, tu znowu możemy skoczyć do góry. W ogóle pod tym kontenerem sobie chodzę, on tu wisi. Więc, no tak trochę ryzykownie. Ale dla śmieci wszystko. Oczywiście. O, tu u góry co? O, jest skrzynia! Jest skrzynia, słuchajcie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I to jest mega po prostu upierdliwe. Zobaczcie. Może to zmienili, może aktualizacja była. Lewy przycisk myszy. I zrobimy pierwszy raz, 2, 3, 4, 5 trzeba zrobić i bez pomyłki. Pomyłka, od nowa. Pomyłka, od nowa. To jest niewykonalne, słuchaj, no patrzcie. To jest wkurzające. I błąd, i od nowa! No moi drodzy, weź to naprawcie, kurczę! To nie może tak wyglądać, to musi być wolniejsze, albo... Nie wiem, albo błąd o jeden przeskakuje.
Dobra, słuchajcie, nie, szczerze, pierdzielę taką skrzynię. I naprawdę, słuchajcie, to jest mega epicko ciężkie. Nie wiem dlaczego, czy mam za dużo FPS-ów w tej grze, że to zawala jak, nie wiem, jak szalone. Ale to przy normalnie nie powinno tak być, po prostu, moim zdaniem. W porównaniu z otwieraniem zamków, gdzie po prostu to jest pikuś, to ja nie wiem, co to jest za poziom jakiś super ekstra wypasiony. Ale naprawdę, według mnie jest chyba to zrąbane. Rozumiem, jakby to miało być, nie wiem, jakaś sztabka za $1 000 000, ale no kurczę, przy tym poziomie trudności to jest jakaś masakra. Także czasami się uda otworzyć, a czasami po prostu jest takie malutkie, takie cieniutkie. Wiecie, rozumiem, że jakby to miało jeszcze wyglądać na zasadzie takiej, że faktycznie skakuje o jeden błąd, co nie? Czyli cofa się o jeden, ale nie o wszystkie. Dobra. Sortuj mi to. Sortuj, bo nic nie mamy. Nie mamy hajsu, stary. Musimy to ogarnąć jakoś szybko jeszcze. Może ten ziomek w końcu jeszcze przyjedzie. Zdąży. I czekajcie, mamy dużo drewna, więc od razu sobie drewno wezmę. I może zagarniemy jakiś grubszy hajs dzisiaj. No, no, rób tam, rób. Jest, mamy. Pięknie. Dobra, nie wiem ile tego wziąłem w sumie. Wrzucamy. Tam się teraz to będzie przetwarzało. Mamy jeszcze szkło, to od razu szkło też dorzucimy. I mamy metal. Ale to są jakieś drobnice ogólnie. No i elegancko. Dobra, nieważne. Chyba to nie to powinno tak wyglądać. To jest ogólnie 90 sztuk wchodzi na paletę. Tu w ogóle się nie ruszyło. Czemu to się nie ruszyło? Przejechałem już całe 100 kilo? Chyba nie. Dobra, co my tu mamy? Tu działa? Działa, nie? Teraz uderzę tam jeszcze 100 kilo. Tu mamy tylko dwa woreczki, więc te dwa woreczki ja sobie po prostu wezmę, przeniosę ręcznie, bo to bez sensu. Jeden woreczek, proszę bardzo. I drugi woreczek też sobie przeniosę. A tam będzie potrzebna paleta, znając życie, do metalu. Bo tam strasznie dużo zawsze wychodzi. Okej, okay, bierzemy od razu paletkę. Ziomek jeszcze nie przyjechał? Jeszcze nie. Dobra, zrzucamy. Okej, okay, tutaj jeszcze mamy, dawaj. Ciekawy jestem, ile dostanę za te płyty pliśniowe. Jak będę długo je trzymał, to będą płyty pleśniowe. Okej, okay, tu już mamy full. Więc od razu zajedziemy. No niestety ten metal troszeczkę kosztuje. Znaczy w sensie ta maszyna do metalu chyba tam 2600. Więc dzisiaj na pewno już jej nie kupimy, także tutaj będziemy sprzedawali ten metal prawdopodobnie. Będzie najlepsze rozwiązanie. Okej. Okay. I tam jeszcze mamy te płyty pliśniowe, więc czekajcie, podnieśmy sobie od razu. Jeszcze chwilę poczekaj, bo nie wiem, czy ziomek nam też jakieś drewno nie przywiezie. Dobra. Ha, tu jeszcze... O, jejku, jeszcze jedna paleta mi tu wyszła. Dobra, dobra. Lecimy, proszę bardzo. Dawaj. Cyk. I zaraz zobaczymy sobie tutaj na kontrakty. Czy na kontraktach coś tutaj wejdzie? Chyba o 16 jakoś wbija. No tak zawsze równo 8 godzinek sobie macha, nie? Dobra, kontrakty, zobaczmy. Co my tu w kontraktach mamy? Papieru oczywiście nie mamy. Metal. Metalu mamy... No, jeszcze brakuje. Może ziomek nam dowiezie. Tu też nam brakuje. Tych płyt pilśniowych też w tym momencie nie sprzedamy, bo jeszcze nie ma w ofercie, w kontrakcie. Dopiero co kupiliśmy maszynę. Tu też mamy za mało. Ej, za chwilę się okaże, że w ogóle ja będę musiał tutaj... Że będzie lipa. Że będę musiał wziąć kredyt w ogóle. Jak tak dalej pójdzie. Dobra, słuchajcie, czekamy na ziomka. Jest, w końcu przyjechał, bardzo ładnie, ziomeczku. Już? Ja cię otworzę, idę, chodź. Czy zdążę jeszcze za nim? Czekajcie. Hop. Dobra. Tak to się robi. O. Zobacz. Kurczę, stanąłeś mi normalnie na samym środku.
idź zamknąć drzwi. Dobra, a ty tutaj, czekaj, te woreczki tutaj już damy. O, super. Weź mi to posortuj szybciutko. I lecimy, za chwilę może wbije 9 poziom przy okazji. Jak dobrze pójdzie. I mam nadzieję, że uda mi się uzyskać jakiś hajs, żebym mógł wyjść na plusie. Żebym jakąś gotówkę miał w ogóle. Żeby móc w ogóle kupić kolejną ofertę jakąś ogarnąć, no nie? Dobra, pokaż co masz w środku. Okej, mamy drewno, 0,8 kilo i większość to jest metal. Kurczę, najgorzej. Dobra. Ja prawdopodobnie chyba zrobię tak, że poza odcinkiem, bo tu jeszcze są oferty, dwie oferty. Dużo plastiku i dużo jeszcze taki właśnie papier, drewno, trochę plastiku. Więc to bym sobie tutaj wynegocjował po prostu i wrzucił. Żeby skorzystać z tego dnia, że to jest. Więc to bym pewnie ogarnął. I czekajcie, co myśmy wrzucili w ogóle? Aha. Aż tak mało wyszło, że on tego nawet nie ruszy? 100 kilo. Aha, dobra, czyli nie ma tego w ogóle. No nic, dobra, to musimy ogarnąć w takim razie tutaj. Metal na to wychodzi. No, no do sprzedania, czyli ten metal mogę tylko sprzedać. Jak sprzedam metal, to po prostu podziałam z kontraktami, znaczy w sensie z ofertami złomu, żeby trochę nadgonić hajsu. Dużo dzisiaj wydaliśmy. Dajcie znać, czy chcecie więcej. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hejos.